Nazywam się Andrzej Barzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. Tato, a gdzie teraz? Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu. Czekamy na przystanku na autobus M50, który zabierze nas do muzeum Intrepid albo Intrepid, Intrepid, o, chyba tak się to mówi, na którym są różne ciekawe rzeczy. Muzeum jest to, mieści się na lotniskowcu, na którym są różne. Między innymi jest prom kosmiczny Enterprise oraz różne samoloty, śmigłowce i inne pierdoły. Zobaczymy, jak to wygląda. Czekamy w tej chwili na autobus, a tutaj już możecie zobaczyć kościotrupa, dlatego że niedługo już się zaczyna, będzie Halloween i już są dekoracje na Halloween. Jest pełno dyni w sklepach. No i są takie śmieszne dekoracje. Tutaj mamy koguta jakiegoś, takiego mrocznego koguta. Tutaj w środku są jakieś dynie. Tutaj też są jakieś koguty. No, to jest ten kościotrup. Wygląda to bardzo ciekawie. Tu mamy amerykańską ciężarówkę z charakterystycznym przodem. I tyle. Czekamy, pojedziemy, zobaczymy, zwiedzimy. No i dojechaliśmy do lotniskowca. Idziemy do wejścia. Wygląda to naprawdę zjawiskowo. U góry są odrzutowce. No to weszliśmy i wjechaliśmy taką windą. Na początku jest taka winda. Wjeżdża się na pierwsze albo na drugie piętro. Wjechaliśmy na drugie piętro i jesteśmy na górnym pokładzie, gdzie stoją różne odrzutowce i helikoptery. No kurczę, wygląda to naprawdę mega. Mega. Można też wejść tam na górne pokłady. Dalej widzimy, że jest pawilon kosmiczny, w którym powinien znajdować się prom Enterprise. A my idziemy obejrzeć, o, bombowca tutaj chyba jest, U2. Tutaj widzimy Douglasa F4D Skyrail, wyprodukowanego w 1947, bo zapotrzebowanie na samoloty tego typu. To jest ten Douglas, który później się połączył z McDonaldem i stworzyli McDonald Douglas i przeszli na samoloty pasażerskie. Tutaj mamy izraelski samolot myśliwski. O, i tutaj jest ten, który najbardziej interesuje. A nie, myślałem, że to innego jest, ale to jest Lockheed A12. Można poczytać historię. To jest secret military. No właśnie, ale tutaj tak, bo to był przez CIA stworzony, żeby nie było rozpoznane. On mógł latać tak, żeby nie zostać rozpoznanym przez radary wroga. A później zrobili z niego ten bombowiec B2. Tylko nie wiem właśnie, czy oni zrobili to przez, czy to stworzył Lockheed Martin, czy kto to stworzył, nie mam pojęcia. Oni to na tej pustyni później ten, pustyni testowali. Generalnie tych samolotów troszkę jest. Wygląda to fajnie. Zeszliśmy na pokład i idziemy do góry. Thank you.
panu na razie. Z ciekawostek Martyna przeczytała, że lotniskowiec miał zostać zezłomowany, tak? Mhm. Był w latach 80. Ale udało się go zatrzymać i w tej chwili tutaj jest zacumowany w porcie w Nowym Jorku. Tutaj jest kabina oficerska. Tu mamy chyba... Wygląda jak jakiś pokój łączności? Nie, tylko jest jeden telefon. Tam jest opisane, to zobaczymy z drugiej strony. Idziemy do góry dalej. Jesteśmy w pomieszczeniu, które się nazywa Chart House. To jest takie pomieszczenie z mapami, które służyło do planowania i planowania misji, które miał za zadanie ten statek, ten lotniskowiec obsługiwać. Tam dalej mamy radar, a my idziemy na mostek. Po drugiej stronie są takie sprzęty, na górze kupa kabli. Co tu mamy? Kabina kapitana. Kabina kapitana. No, fajne, fajne. Nie za dużo, taka sam raz. No. Jesteśmy na mostku, skąd sterowano lotniskowcem, gdzie ma płynąć. Yes, dear. That's it. Yes? Whatever it is, jump off the roof. Yes, dear. Thank you very much. You're very welcome. 6 years. Tutaj mamy silnik. Not 16, I kill myself 16. Tutaj mamy różne przyrządy, których nazw nie znam. Tutaj mamy prędkościomierz. You like, where are you from? From Poland. Oh, I thought so. Absolutely. All I know is Bardzo dobro. Fajny chłopak. Fajny chłopak. I know one thing, pierogi. Pierogi. To jest na mostek dalej, na nawigacyjny mostek, tak? Mostek nawigacji, okej. Okay. Widzimy. Tam sterowali, a tutaj nawigowali. Tu mamy kolejny radar oraz inne urządzenie służące do nawigacji. No, więc tutaj jest krzesło kapitana, gdzie siedział i namówił, czy nawigował, gdzie załoga ma płynąć. Załoga siedziała tutaj zaraz za, tam gdzie stoi ten chłopak i płynęła, gdzie rozkazał kapitan. Wychodzimy teraz z tego. Jesteśmy na zewnątrz, gdzie inni ludzie wtedy stali, gdzie robiliśmy zdjęcia. Wygląda to mega fajnie. Naprawdę mega fajnie to wygląda. I uważam, że to jest wycieczka, którą warto zarezerwować sobie czas i pojechać, bo na lotniskowcu myślę, że niewiele osób było, a tutaj mamy możliwość wejścia na autentyczny lotniskowiec. Jesteśmy na pokładzie niżej. Tutaj znowu jest kolejka ludzi. Musimy iść. No niestety wygląda to trochę w ten sposób, że jest kolejka ludzi i idzie się jeden za drugim. Może jakbyśmy przyszli o innej porze, byłoby luźniej. Ale i tak nie jest źle. Tyle wiem po angielsku, że knot to są węzły, tak?
Dobrze mówię. Prędkościomierz. Tutaj mamy busolę. Kompas. Tu znowu radar? Tu mamy znowu radar. No albo echosonda, nie wiem. Wydaje mi się, że to radar. Podobny zestaw jak był na górze. Nie wiem, czym to się jedno od drugiego różni, może byśmy zapytali. Tu mam taką klapkę, przez co można było wrzucać losy do loterii. No, żartuję oczywiście. Ta klapka służy po to, żeby jeżeli byłby lotniskowiec oszczelany, to tutaj tylko kawałek było widać, nie? Tu jest normalna szyba i tu jest zamknięcie do tej szyby. To się zamykało i wtedy było tylko przez to można było widzieć, więc ryzyko trafienia nawigatora bądź innej osoby, która stała odpowiedzialna za stery, było znikome. O. No i tutaj jesteśmy w drugim pomieszczeniu, no. Hello. Why the same rooms are here and above? Dobra. Więc dowiedzieliśmy się, dlaczego pomieszczenie jest bliźniacze na górze i tutaj na dole. Dlatego, że tutaj na dole był admirał. Jeżeli był akurat na tym statku, to on rezydował. I admirał zarządzał flotą statków, które brały udział w danej operacji. Tutaj była operacja przy Filipinach, nie? Na Pacyfiku, nie? No, dla nas nie są. No, a jeżeli był statek zatopiony, no to admirał udawał się na inny lotniskowiec i siedział tutaj, a na górze siedział kapitan, który zarządzał tym tylko statkiem, tak? Idziemy dalej. Dobra. To już teraz wiemy, czemu są pomieszczenia bliźniacze. A tu jest... admirała. O, właśnie. Czyli tu jest kabina, co widzieliśmy z tamtej strony. Tak, dlatego jest większa kabina admirała. Kapitan miał mniejszą. Kabina admirała nie zawsze była używana, no bo nie zawsze ten admirał na statku był. Czyli admirał rządził jakby całą flotą statków, a kapitan odpowiadał tylko za dany statek, dany lotniskowiec. Idziemy teraz w dół, schodzimy, wychodzimy z tego, idziemy dalej zwiedzać. Zobaczymy, co nam przyniesie czas. Tak. Zeszliśmy na niższy pokład. Tutaj są różne makiety oraz części, które były używane na statku. Tutaj mamy dzwon. Tak on wygląda. Tu mamy pokazane, jak wyglądał ten lotniskowiec w czasie II wojny światowej. Sporo mieścił tych samolotów. No. Sporo mieścił, nie? Tutaj mamy jeden z samolotów. Tam jest drugi. Działka, które były używane na samolotach. Nie, dość ciekawe. Do zwiedzenia, do zobaczenia, do przejścia. Znaleźliśmy windę i pojechaliśmy na trzeci pokład. To jest kajuta. Tutaj jest kuchnia. W sumie bym coś przemał. O, i to są takie tacki. Zawsze mi się te tacki kojarzyły z Amerykanami. Jak było gdzieś tam na wojnie, właśnie widzimy takie tacki tutaj. Albo w więzieniach, nie? I taką, wiesz, chochlą. Tak. To takie lepsze, pokój spotkań. Nawet grają w Bakamona, czy Bagamona. Jakoś tak to się nazywa. O. I tutaj jest ketchup Heinza. Jedyny prawdziwy. Był na wojnie. Tak. Tak. Są tory wody. No fajnie.
Ej, to wygląda całkiem spoko, nie? Naprawdę wygląda całkiem spoko. Jak żołnierze jedli. Żołnierze marki. A tam jest wysoka jutra. Co wygląda. Jak taka kajuta wygląda? Ile osób tutaj spało? Ktoś spało, jak ktoś chrapał, to co? No to chrapał, no to miałem zatyczki do uszu, a jak nie, to najgorzej miał ten, który by się walnął, wiesz. O, ten miał niefajnie. No bo miał rurę, nie? Czy co, tutaj głową walnął, nie? Ale no, dużo osób tutaj spało. Trzy poziomy. Jak w pociągu w Indiach. Idziemy dalej. Też wygląda jak ta. Jest filmik, pokazuję jak jedli. Generalnie murale musiały być utrzymane, bo to było normalnie tutaj, chyba bez tych ścian. To były normalnie bemary. Podgrzewali sobie tutaj, nawet zobacz, do tostów. Widzisz? Maszyna do tostów. Ciepło, ciepełko mieli, w sensie ciepłą wodę mieli. Mogli sobie zrobić kawę, herbatę. Morale musiały być utrzymane, także generalnie żołnierze musieli być dobrze karmieni. Żołnierze, marynarze. O, zobaczcie. Tutaj ten jest pewnie kucharzem, no bo ma fartuch. Ale jest kucharzem, bo ma brzuch duży. Tak, większego ode mnie co prawda nie ma, ale no zobaczcie. On musiał dobrze zjeść. I ci żołnierze też musieli dobrze zjeść. Idziemy dalej. Tutaj mamy kuchnię. Mesy. Tu możemy zjeść jak prawdziwy marynarz. Tam jest zakaz przejścia. Dobra, tak to wygląda. Weszliśmy do pawilonu kosmicznego. Idziemy korytarzem. Zobaczymy, czy będzie odliczanie i czy zaraz zobaczymy, czy naszym oczom ukaże się. No i proszę Państwa, jest pierwszy kosmiczny prom Stanów Zjednoczonych, Enterprise. I tu kilka ciekawostek. Pierwotnie prom kosmiczny miał się nazywać Constitution. Ku chwale Konstytucji, oczywiście. Natomiast wtedy w telewizji leciał serial Star Trek i wiele tysięcy Amerykanów napisało do prezydenta Forda, żeby nadać imię pierwszemu promowi kosmicznemu jak statkowi w Star Treku, czyli Enterprise. Prezydent Ford poprosił NASA, żeby zmieniły nazwę i stąd właśnie nazwa Enterprise. Ten prom nigdy nie wyleciał na orbitę. Służył do testów lądowania oraz testów wyrzutni rakietowej, ale na orbicie nigdy nie był. Przewoził go specjalny samolot Boeing, nie pamiętam który numer, który został zmodyfikowany, na grzbiecie po prostu go wiózł. Pierwotnie po wycofaniu znajdował się w Waszyngtonie, teraz Waszyngton dostał prom Discovery, a Enterprise zawitał do Nowego Jorku i znajduje się właśnie na lotniskowcu. No i tyle. Idziemy go obejrzeć tam z bliska. Można wejść na platformę. Jest też przystosowane do osób niepełnosprawnych. Jest winda. No to zobaczcie to.
No robię wrażenie. Nie no kurczę, no to no, wygląda super, nie? Wygląda naprawdę super. Tu widok jeszcze od dołu. Tu są gablotki. Kilka ciekawostek. Tutaj jest napisane, że jest pierwszym orbiterem, ale on nie osiągnął orbity. A tutaj mamy kapsułę. Kapsuła, w której astronauci lądują. Sojusz 6. O. Andrzej postanowił skorzystać z symulatora chyba lotów. Uśmiech na twarzy sugeruje, że nie jest źle, a wręcz przeciwnie. Opowiedz, jak wrażenia? Więc tak, myślałem, że się zaraz zżygam. Fajnie jest, uważam, że warto zapłacić te 14 dolców. Wygląda to w ten sposób, że najpierw siedzimy w rakiecie i startujemy, to jest fajnie. Później lądujemy na Księżycu, a na końcu jest, że lądujemy na Marsie. I lecimy takim, przez takie góry, różne tunele i tak dalej. I powiem wam szczerze, naprawdę jak ma się to, jeszcze z tyłu dmucha powietrze, mi jest niedobrze. Ja nie lubię karuzel, mi jest niedobrze. Chyba, no nie, nie wiem, no raczej nie zwymiotuję, ale no nie. Drugi raz bym nie poszedł, natomiast uważam, że warto. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie, chociaż jest, to mi się rzekać. Wyszliśmy z lotniskowca i w pakiecie jest jeszcze zwiedzanie łodzi podwodnej, więc idziemy zobaczyć tą łódź podwodną. Co ciekawe, jest, był jeszcze, był, bo był wcześniej, ale teraz jest tymczasowo zamknięte, do zwiedzenia Concorde. Będzie dostępny na wiosnę 2024. Przynajmniej tak jest napisane. A my idziemy obejrzeć tą właśnie łódź podwodną. Tak wygląda. Tak wygląda. Łódź podwodna. Wchodzimy. Trzymam. To idziemy. Teraz zaraz będziemy schodzili w dół. Nazywa się USS Crawler i jest jedyną łodzią podwodną, którą można zwiedzać w Stanach Zjednoczonych. Tu jest pomieszczenie służące do nawigacji. Wszystko było ręcznie, analogowe. To mi się kojarzy z pomieszczeniem do nasłuchu. Tak wyglądała toaleta. Tu jest to pomieszczenie nawigacji. Tu jest śluza, którą trzeba się przecisnąć. Tu mamy chyba coś jak kuchnię albo coś takiego. Nie wiem jak to nazwać. Tu mamy kajutę, ale taką chyba lepszą, bo jest umywalka. Tu mamy wardroom. Tu znowu mamy kajuty. Zobaczcie, trzy koje. Górna, środkowa i dolna. Jest tutaj oczywiście więcej. Tu jest officers napisane. Tu są kabina oficerska. Z tego co pamiętam, ale możecie mnie poprawić, to więcej osób korzystało z danych łóżek i się zmieniali po prostu. Oficera dowodzącego. Tak, tutaj mamy kajutę oficera dowodzącego.
tu zwykły. Tak, a tu zwykły ludzi. I pytanie, czy się zmieniali, czy... Tam spał ktoś na górze? No. Cztery tutaj. Cztery czy trzy? Nie wiem, wydaje mi się, mógł spać. Jestem ciekaw, czy... Trzeba się zapytać, wiesz? Czy się zmieniali i na tych samych łóżkach spało więcej osób, czy nie. Tutaj mamy pomieszczenie do sonarem do nas słuchu. No, pomieszczenie radiowe. Tu jest mesa, czyli pomieszczenie do jedzenia. Tędy można od razu było wyjść do góry. Tutaj też spała załoga. Tu chyba taka najniższa, w sensie rangą załoga. No. Tamte były jeszcze trochę odosobnione. I tutaj mamy cztery, nie? Cztery łóżka. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery poziomy. No generalnie łódź pod wodą trzeba było wykorzystać w każdym centymetrze. O, tam są, to drugi rząd. A tu przechowywali rzeczy. Pikle. No. Tak wyglądają te drzwi do zamknięcia. Wielkie, ciężkie i tutaj się kręciło, żeby dobrze zareglować. Tu była też uszczelka, gdyby w razie czego statek był rozszczelniony. O, a tak wygląda prysznic. I umywalka. I na tym się kończy zwiedzanie tego lotniskowca wraz z łodzią podwodną. Teraz będziemy się kierować na małą przerwę obiadową. A potem pomyślimy, co dalej.